Ja oczywiście nie mogę panu powiedzieć, że 1 200 000 koleje mazowieckie dadzą na te 4 pary pociągu, bo ja no tu się zorientowałem, o jakich pieniądzach była rozmowa 2 tygodnie między przewoźnikami, bo koleje PLK nie jest na pociągów. Pociągi mają przewoźnicy, a marszałek płaci i uruchamia lub nie uruchamia te pociągi. Dlatego jakby ta informacja, którą chciałem państwu przekazać, to jest to, że my jesteśmy zarządcą torów, nie mamy pociągów i nie jesteśmy bezpośrednio władni. Ja mogę rozmawiać i możemy się umówić, że ktoś jako przedstawiciel od was, poprzez posła i tak dalej, spróbować wpłynąć. Natomiast nie jest to tak, że dzisiaj ktoś wam przywróci, bo rozkłady jazdy się zaczynają 1 marca, 1 czerwca w takich układach, tak? Musi być umowa między marszałkiem a kolejami, bo koleje bardzo chętnie uruchamiają, bo to są pieniądze, prawda? Dla nas, dla polskich linii też jest to korzystne, bo my pobieramy opłatę z tak zwanego pociągu kilometra, czyli im więcej przejedzie, tym więcej pieniędzy. Nie jest naszą rolą, żeby było mniej pociągów, tylko więcej, no bo pan nie rozumie. Im więcej pociągów, tym PLK więcej zarabia, tak? Natomiast nie u nas są pieniądze. Kiedyś była jedna kolej, były pieniądze, szły z państwa czy tego i można było inaczej zarządzać. Dzisiaj jest 33 spółki i... No dobrze, ale pan patrzy na mnie, jak my nie mamy pociągów. No, to są tory, jak on zgłasza, płaci, to jeździ. A co tyle zadają na spółki? Ale proszę panią, taką rozmowę można, dlatego mówię, toczyć się. No to pan nam się dziwi? Proszę pana. Nie, ale niech pani posła, niech pan od 5 tam 40 stoi pociąg. No i dobrze, ja nie chcę stoić. A skąd mogłem wiedzieć? A to rok nie rozbieramy. To niech pan zajdzie do radnego w papieri. Ile czasu już, ile lat interweniuje? Ale dobrze, no widzi pan, nie chce pan rozmawiać, tylko pan krzyczy. Słyszał go nikt. Słucha pan, jeszcze ja panuję to słowo. To są wszystkie... Wy na was... To, co żeśmy podostawali, żadnych nie ma, żeby coś uruchomić. Proszę bardzo, odpowiedzi, podpisanie. Tu wszystkie pisma przez 4 lata. To wszystko jest o... To, przez 4 lata. Pociągi, które chodziły, dobrze, ale pisze pan do kolei mazowieckiej, pisze pan do... To wszystko, tak. Zaraz pokażę ostatnie pismo, proszę pana. No to nie jest takie, jak się mówi. A jak jest? Tak. Nawet o dzieci tak takie jest, pismo było wpisywane, proszę bardzo. Drugie tyle. Ale niech pan nie krzyczy. Chwileczkę, zaraz, bo ja mam tych papierów tyle. Mówmy o konkretach, no. To już się mówi od tylu lat. Od tylu lat i to darme rozmowy. To są darme rozmowy. Nawet był wiceminister gospodarki Bogusław Kowalski w 2007 roku. Też nic nie pomogło. Powiedział, że uruchomi rano i wieczorem pociąg. Na głowie będę stawał, że nic to nie pomaga. I mieszkańcy już teraz wzięli swoje ręce i tak cierpliwi byli przez tyle lat. Proszę. O, ostatnio pismo, proszę, złożono było od gminy. Proszę bardzo, podpisy. Tak. Proszę, wójt gminy Małkinia, Szul Boże, zarem mi takie pismo wpłynęło i do kolei mazowieckiej, do urzędu marszałkowskiego. To są wszystkie pisma. Nie ma odpowiedzi na to. Ale co wyście? No. Mówmy o konkretach. A panu powiem, dlaczego mało pasażerów jeździ. Rozkład jest nieprzystosowany do połączeń z Małkinią. Ja mam przykład na jednego pociągu. 9:45 przyjeżdża do Małkini z Białegostoku, jednostka odchodzi 11:30. Kto będzie jeździł taką pociągu? Ważnie się czeka koło godziny z każdego połączenia. No proszę, no. Dobrze, rozumiem. Bo pan zwrócił też uwagę, że jakim prawem tutaj... Przecież ja wiem, ja z nim orientacji. Ale jakim prawem oni zabrali te pociągi? Chodzi o pieniądze, pewnie chodzi o kasę. No więc jak oni skrócili sobie do Szepietowa, to oni już zarobili. Więc niech skrócą sobie do Białegostoku. Jeszcze więcej zarobią. Tak. Niech wobec... A czy nie pomyślał pan, że oni świadczą usługi trochę dla ludzi? To wreszcie po co oni funkcjonują? Po co to wszystko jest? Pasażerów zamiast przyciągać, to odpycha. Chyba świadczą usługi. Oni zarobili już do Szepietowa. Do Łapce skrócą, zarobią więcej. Proszę państwa, ja mogę zrozumieć wasz gniew, ale nie mogę zrozumieć protestu na torach. Gdzie pan już... Zostaliśmy oszukani w Czyżewie. 2 tygodnie temu. Tak. Było też taka pikieta, była w Czyżewie i...
powiedziano nam, tu pan jest poseł, pan był, no. I co powiedział? On własnymi słowami powiedział, że pociągi w miesiącu lutym zostaną po staremu, a w tym czasie zostaną po jakieś tam ustalenia podjęte, nie? To było w piątek, w sobotę przychodzimy, a już od pociągu odwołali, w sobotę odwołali pociągi. Kto to z nas banana robi? No, panie, no to już kurde, to nie da się trzymać. Komu tu wierzyć się? Chcieli wjechać. Jakieś jest tam kryptonik, tu nie puszcza. Mazowieckie tu by jeździli, to by nie było, to by wszystko było okej. Problemów żadnych. Proszę państwa, ja nie wiem, jakie są relacje między tym, który daje pieniądze, a przewoźnikiem, proszę mu uwierzyć, dlatego proponuję, żeby spotkać się gdzieś w świetlicy. Piecha podejdziemy. Piecha podejdziemy, siedzę w lesie. Proszę panią, no nie mogę panią do siedlec zaprosić. No, dlaczego? Proszę panią, bo nie jestem stroną, chciałbym, żebyśmy napisali, czy żebyście państwo punkt po punkcie, jakie są wasze żądania. Ja? No ja żądamy takie, ale proszę, konkretnego pieniądze chodzą nam dokładnie. No dobrze, ale nie da mi pani. Dobrze, chciałbym, żeby ja to swoją drogą, jak przez zakład, mogę spróbować poprosić, bo ja nie mam tych pieniędzy w kieszeni. Mówię pani, że pieniądze ma marszałek, on daje na przewozy, no. No ale jak ja nie mam, to pani nie wyciągnę, bo nie mam tych pieniędzy. I pociągi nie są pociągami polskich linii kolejowych, tylko przewoźników, który jest płacony przez Urząd Marszałkowski. No musicie państwo zrozumieć, ja mogę próbować pomóc, ale na pewno dzisiaj czy jutro tego nikt nie zrobi, bo to jest umowa. Dajemy panu czas 2 tygodnie, proszę pana. Dajemy panu, bo do skutku będziemy stać. Mówię panu szczerze. Dobrze. Kiedy się możemy z panem mówić, że pan da jakieś odpowiedzi do ludzi? O 9 się kończy, a za gwarancję. Pan zabiera się i jedzie, a my dalej nie mamy czym dojechać. Jako gwarancję mamy. Idziecie do szkoły, nie mają czym dojechać. Czy pan to rozumie? Dobrze, dwa tygodnie. Pan jeden, co tu był, z układał gdzieś tam, też czeka na odpowiedzi. Pan dwa tygodnie, każdy daje taki termin, jakoś terminy. Ludzie są sterowani, proszę pana. Przedłużają, a nie skracają. Dobrze, więc możemy się tak umówić, że ja bym oficjalną... Chociaż powtarzam jeszcze raz, nie jesteśmy żadną stroną. Tak jak powiedziałem, bo my nie mamy pieniędzy i nie my organizujemy przewozy, bo przewozy organizuje marszałek. Natomiast mogę... Pieniądze państwo, ale dzisiaj już nie są, bo to są spółki. Bo jest 30 spółek, jest 33. Dlatego ja mogę oczywiście umówić się z państwem, że spróbuję i dać wam w ciągu 2 tygodni odpowiedź, jaka jest możliwość. Możliwość realna przywrócenia pociągów. No, a może na tarczy ciągu? A może niech pan powie, może pan wie, dlaczego nie ma strony? Wobec, bo pan nie jest stroną. No ja nie jestem. Dlaczego no, nie? Dużo trzeba. Zapytam, czy państwo organizując protest powiadomiliście Urząd Marszałkowski dzisiaj? Przecież pan pisma czytał, proszę pana. To są skamłanie. I to jest jedna droga została. To pan teraz może pomóc? Ja, ale co? Stary nie rozumie, że ludzie... Proszę pana, ja mogę wyartykułować wasze żądania i z informacją, że jeżeli nie da się tego załatwić, to za 2 tygodnie z powrotem wrócicie na tory. Wyraźnie to mówię. Proszę pana, przecież ja nie mam pieniędzy. Staram się wam wytłumaczyć, że... No nie, posłuchajcie mnie państwo, tylko nie dacie mi do końca powiedzieć. Kolej wygląda w tej chwili tak, że są linie kolejowe, tak jak autostrada, gdzie każdy przewoźnik jeździ, jak płaci za dostęp, tak? Czyli wykupuje przejazd od A do B i za to płaci. Ale żeby ten przewoźnik jeździł, to marszałek musi zawrzeć z nim umowę i mu płacić pieniądze. Marszałek płaci? Marszałek płaci. Nie, nie. Proszę pana, niech pan nie opowiada, pan w ogóle nie pojechał. Żadnym pociągiem. A no marszałek nie dał. Płaci za tyle przewoźnikowi kursu. Proszę ująć jednego, a tu dać ludziom. Proszę pana, no widzi pan, jak cały czas powtarzam wam. Tam pan negocjuje, proszę pana. A my tu stoimy. A pan jest dobrym negocjatorem, niech pan tam negocjuje. Ale nie, widzicie państwo, żeby wam cokolwiek powiedzieć, to muszę mieć tablicę i świetlicę, żeby pokazać, jak to kursuje. No, dobra, na świetlicę mamy. Proszę pana, przewozy jeszcze, żeby... Ale państwo dajcie mi wyartykułować, bo będziemy rozmawiali. No.